Z tej strony Agata Jasińska, psychodietetyk i coach diety. W dzisiejszej animacji opowiem Ci o tym, dlaczego diety nie działają i jaki jest skuteczny sposób na to, żeby schudnąć bez efektu jojo. Zobaczmy, jak to jest u Kasi. Kasia zastanawia się nad tym, że powinna schudnąć, ale nie wie, jak to zrobić. Ma za sobą już trochę doświadczeń, jeżeli chodzi o odchudzanie, i za każdym razem odczuwała ogromny głód, dlatego trudno jej myśleć o nowej diecie. Po każdym schudnięciu dopada ją efekt jojo. Ma więc takie wrażenie, że ten wysiłek, który wkłada w odchudzanie, jest niewspółmierny do korzyści w postaci utraty wagi, które są bardzo krótkie. Sprawdźmy, jakie Ania ma doświadczenia. Dotychczas najczęściej stosowała dietę niskokaloryczną, nawet 1200 kalorii. Dzieliła produkty na dozwolone i zakazane. Dostawała specjalną dietę, w której były wypisane produkty, które może jeść i takie, których jej nie wolno jeść, chociaż tak naprawdę były to rzeczy, które lubiła. Na przykład ser pleśniowy czy sos do sałatki. Dieta nie przewidywała żadnej elastyczności. Musiała jeść dokładnie tak, jak było w rozpisce i było tam wiele różnych restrykcji. Kasia stosowała podejście zero-jedynkowe, co oznacza, że jeśli była na diecie, to ściśle przestrzegała zasad tej diety, wykluczała produkty, ograniczała kaloryczność, niezależnie od tego, co się działo w jej życiu. Nawet jeżeli była gdzieś na imprezie ze znajomymi, to często na przykład szła tam z własnym pudełkiem. Dlaczego taka dieta nie działa na dłuższą metę? Znasz być może osoby, które chudną na takiej diecie, ale szybko wracają do swoich poprzednich nawyków. Wynika to z tego, że taka dieta jest po prostu męcząca. Bardzo szybko wyczerpują nam się baterie, a to dlatego, że z jednej strony mamy małą kaloryczność, często zdecydowanie zbyt małą nawet niż podstawowa przemiana materii, a z drugiej strony mamy ogromny wysiłek związany z tym, żeby przygotowywać posiłki, żeby ciągle myśleć o jedzeniu i żeby walczyć z własnymi pokusami. Druga trudność to głód. Jeśli zbyt mocno przytniemy kalorie, nieodpowiednio skomponujemy posiłki, nie będzie tam białka, tłuszczów, to głód jest gwarantowany. A głód jest bardzo negatywnym odczuciem i każdy człowiek z natury będzie chciał jak najszybciej głodu uniknąć. To wynika z naszego przetrwania i z tego, jak jesteśmy zaprogramowani. Mózg zmusza niejako nas do tego, żeby głodu nie odczuwać, bo głód to ryzyko śmierci z punktu widzenia naszego mózgu. Kolejny problem to negatywne myśli, bo jeśli Kasia je mało, czuje się ciągle zmęczona, ciągle myśli o jedzeniu, to przychodzą negatywne myśli, a za takimi myślami idą też emocje trudne. Smutek, złość, niezadowolenie. W efekcie Kasia coraz częściej myśli o tym, że to nie ma sensu. Taka dieta nie działa również dlatego, że w dłuższym czasie ona spowalnia metabolizm, tak mówi się potocznie. To sprawia, że organizm przestawia się po prostu na jakby tryb niższego spalania, a z drugiej strony my też nieświadomie wykonujemy mniej ruchów, na przykład nawet takich ruchów mimowolnych, bo to są też metody naszego mózgu na to, żeby ograniczyć wydatki energii, czyli spalanie. No i piąty punkt to jest efekt jojo, który jest w zasadzie gwarantowany, jeśli my w ten sposób chcemy schudnąć. Zapytasz w takim razie, jak schudnąć tak, żeby schudnąć i żeby tą wagę utrzymać. Najważniejsza zasada to umiarkowany deficyt kaloryczny, czyli musimy jeść trochę mniej niż wydatkujemy, niż potrzebujemy, ale nie może być to zbyt duża różnica. I skupienie się na odżywczych i sycących produktach, czyli nie dzielimy produktów na zakazane i dozwolone. Tak naprawdę możemy jeść wszystko, ale naszym zadaniem jest takie skomponowanie diety i takie żonglowanie kalorycznością i poszczególnymi produktami,
i takie układanie posiłków, żebyśmy pomimo deficytu kalorycznego odczuwali sytość i nie odczuwali głodu. Jest to możliwe. I również, jeżeli odchudzamy się, powinniśmy pozwolić sobie na drobne odstępstwa. Nic się nie wydarzy, jeśli od czasu do czasu zjemy trochę więcej, czyli zjemy tyle, ile jest nasza norma kaloryczna. Oczywiście efekty odchudzania nie będą tak spektakularne jak przy diecie głodówkowej, ale przecież nam chodzi o efekty skuteczne i długoterminowe. Jakie są zatem najważniejsze zasady? Po pierwsze, żeby w ogóle zacząć myśleć o odchudzaniu, potrzebna jest prawdziwa wewnętrzna motywacja, takie Twoje wewnętrzne dlaczego, bo tylko to pozwoli Ci na utrzymanie tego wysiłku, bo nawet jeśli będziesz się odchudzać racjonalnie i tego głodu nie będzie, to mimo wszystko jest to pewien wysiłek, który musisz podjąć. Odchudzanie potraktuj jak długoterminowy projekt, nie jak coś na 3 miesiące, po czym wrócisz do starych nawyków. Zauważ, że tylko długoterminowe podejście da Ci długoterminowe efekty. W związku z tym skup się na szukaniu takiego stylu odżywiania, który zostanie z Tobą na zawsze. Tak naprawdę budujesz sobie świadomość i umiejętność komponowania posiłków właśnie w taki sycący sposób i odżywczy. I w zasadzie po zakończeniu odchudzania powinnaś wejść na swoją normę kaloryczną, czyli troszkę zwiększyć porcję, ale w zasadzie jakby Twój sposób odżywiania nie powinien się zmienić. Więc jeśli na przykład chcesz do końca życia nie jeść słodyczy, to możesz sobie postanowić, że nie będziesz jadła słodyczy w czasie odchudzania. A jeśli to nie jest Twój cel, to zastanów się, w jaki sposób być może wkomponować jakiś zdrowy słodycz w swoją obecną dietę. To, co jest ważne, to jedz posiłki, nie przekąski. Nie ma czegoś takiego jak przekąska. Organizm najlepiej funkcjonuje, jeśli ma regularne posiłki, a posiłek to jest coś, co zawiera białka, tłuszcze i węglowodany. Nie ma idealnej liczby posiłków, która jest dobra dla wszystkich. Dostosuj to do siebie. Mogą to być 3, 4, 5 posiłków. Tyle najczęściej jest dobrze. Ale postaraj się, żeby to były mniej więcej stałe pory jedzenia każdego dnia, dopasowane do Twojego stylu życia. Nie zmniejszaj drastycznie kaloryczności. I zauważaj też, w jakich sytuacjach pojawia się ta chęć podjadania. W czasie nauki zdrowego odchudzania musisz nauczyć się odróżniać głód od apetytu i być może też popracować właśnie nad przekonaniami. Jeśli stwierdzisz, że chęć podjadania pojawia się wskutek stresu, wskutek napięcia, no to tutaj są techniki bardziej właśnie z obszaru psychodietetycznego, żeby sobie z tym poradzić. Dbaj o to, żeby te Twoje posiłki były smaczne, bo to jest ważne, żebyś mogła na tej diecie wytrwać, ale ja zachęcam, żeby nie były super smakowite, bo prawda jest taka, że jeśli mamy świadomość tego, że mamy właśnie w kuchni jakieś super smakowite danie, które sobie przygotowałyśmy, to bardzo ciężko nam będzie przejść obok niego obojętnie. Więc jeśli już decydujesz się na ugotowanie super pysznego, smakowitego dania, to zastanów się od razu, komu podzielisz, z kim się podzielisz drugą połową tego dania, albo być może w jaki sposób od razu zamrozisz, tak żeby zjeść tylko taką porcję, która jest dla Ciebie odpowiednia. Nie dziel produktów na zakazane i dozwolone, tylko właśnie staraj się komponować dietę z takich produktów, które lubisz, a które spełniają właśnie kryterium, że są odżywcze. Czasami może też wpaść coś teoretycznie zakazanego, ale jeśli to jest w ilości, która jest wkomponowana w bilans energetyczny, to nie zaprzepaści Twoich starań. Bądź elastyczna w tej swojej diecie. Właśnie o to chodzi, że nie ma czegoś takiego, że banan albo ziemniak albo pieczywo nas zabije i nie da się schudnąć jedząc pieczywo. W związku z tym też nie traktuj odstępstwa jako porażki. Nie traktuj odstępstwa jako okazji do porzucenia diety. Często to jest problem, kiedy właśnie pozwalamy sobie na coś w naszej ocenie zakazanego i w efekcie leci cała lawina potem poczucia winy, samobiczowania i
stwierdzamy, że już nie jesteśmy na diecie, w związku z czym w zasadzie już możemy jeść wszystko w ilościach takich, które no, są zupełnie poza naszą kontrolą. Więc porzuć myślenie czarno-białe. Najgorsze właśnie jest takie myślenie, że albo jestem na diecie, albo nie jestem na diecie. Takie, ja to nazywam na przypale albo wcale. Dieta to jest po prostu sposób odżywiania. Więc to jest cały czas to równoważenie naszych zachcianek z naszym rozsądkiem. Daj sobie czas. Potraktuj to jako długoterminowy projekt. Zauważaj każdy sukces. To ma znaczenie, czy zjadłaś 5 kawałków sernika, czy 2 kawałki sernika. Jeśli do tej pory jadłaś słodycze 5 razy w tygodniu, a w tym tygodniu zjadłaś tylko 2 razy w tygodniu, to możesz o tym pomyśleć, że jest to Twoja porażka, bo zjadłaś przez 2 dni słodycze. Ale możesz też pomyśleć o tym, że jest to Twój sukces, bo zamiast 5 dni ze słodyczami, były 2 dni ze słodyczami. Pamiętaj, że lepiej kroczyć wolno, ale skutecznie w kierunku zdrowego stylu życia i schudnięcia, bo każdy krok jest lepszy niż żaden. Nie biczuj się za odstępstwa i nie rezygnuj. Wyciągaj wnioski, zastanów się, co doprowadziło Cię do takiej sytuacji, w której być może popłynęłaś, puściłaś totalnie kontrolę i objadłaś się. Przeanalizuj sobie to, co się wydarzyło wcześniej, co się działo, jak się czułaś, może z kimś rozmawiałaś. To jest poszerzanie samoświadomości, to jest uważność, która pozwoli Ci w przyszłości w tego typu sytuacji być może zareagować inaczej niż poprzez objedzenie się. I skończ z tym myśleniem właśnie na przypale albo wcale. Szukaj kompromisów, szukaj złotego środka i to też w długim terminie zadziała. Pamiętaj, że głupotą jest robić wciąż to samo i oczekiwać innych rezultatów. Więc jeśli do tej pory byłaś na różnych dietach, diecie Dukana, diecie kapuścianej, poście Dąbrowskiej, może na jakiejś jeszcze innej diecie i za każdym razem było to samo, to nie szukaj kolejnej diety cud, nie szukaj kolejnej magicznej pigułki. Pomyśl, w jaki sposób inaczej możesz podejść do procesu odchudzania, jako do procesu trwałej zmiany nawyków żywieniowych, które w efekcie, jako skutek uboczny, przyniosą Ci te kilka kilogramów mniej, lepsze zdrowie, lepsze samopoczucie, większą energię. Zapraszam Cię do obserwowania moich profili społecznościowych, zapraszam Cię do subskrypcji. Ja wspieram właśnie kobiety w innym podejściu do odchudzania. U mnie nie ma diet, za to jest cała masa wsparcia psychodietetycznego po to, żeby moje klientki mogły zmieniać swoje nawyki i mogły we własnym tempie skutecznie zmieniać swoje życie.